Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Dzień dobry Państwu. Witam również Pana Łukasza Witczaka, zastępcę burmistrza Jarocina. Dzień dobry Państwu. A rozpoczynamy tematem dotyczącym planów gminy, dokumentów związanych z planowaniem. Czy zapowiada się rewolucja w tym zakresie? Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, tak. Gmina Jarocin, podobnie jak inne gminy, zostały zobligowane zmianą przepisów do wprowadzenia do końca 2025 roku tak zwanego planu ogólnego, który jest dokumentem znacznie odbiegającym od dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dlatego że to dotychczasowe studium wiązało w zasadzie tylko gminę przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast tak zwane WZ-ki, czyli warunki zabudowy, nie musiały być z tym dokumentem zgodne. W planie ogólnym, mało tego, że obszary, na których będzie można uzyskiwać tak zwane warunki zabudowy, zostaną znacznie ograniczone, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, nowo uzyskiwane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy będą musiały być zgodne z tym planem ogólnym. Z czego wynikają te ograniczenia? Ograniczenia wynikają z przepisów nowej ustawy i nowych rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, konkretniej z algorytmu obliczeniowego tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy, które to obszary określają, w jakich lokalizacjach będzie możliwe umieszczanie nowych budynków mieszkalnych, jaka to będzie odległość od istniejących skupisk zabudowy. Te ograniczenia będą równe dla wszystkich gmin w kraju, ale znacząco zmniejszy to powierzchnię terenów zaplanowanych pod budownictwo mieszkaniowe. W tej chwili szacuje się, że w Polsce w studiach uwarunkowań pod budownictwo mieszkaniowe zaplanowano powierzchnię odpowiadającą zamieszkaniu na tej powierzchni około 200 milionów osób, co w kontekście zmian demograficznych jest średnio realnym założeniem. Poza tym ustawodawca chciał tutaj ograniczyć zjawisko tak zwanego rozlewania się zabudowy, czyli generowania kosztów dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez konieczność budowy nowych sieci, nowych dróg, nowego uzbrojenia terenu na obszarach oddalonych od istniejącego zagospodarowania funkcją mieszkaniową. Co to oznacza dla mieszkańców? Czy będą musieli modyfikować swoje być może plany związane z rozbudową, budowaniem obiektów, budynków, mieszkań? Trochę dlatego zakładamy wyjście z informacją do mieszkańców już od jesieni tego roku, dlatego że zostało jeszcze około półtora roku na ewentualne ruchy w miejscach, w których później nie będzie to możliwe, czyli wnioskowanie o warunki zabudowy dla terenów oddalonych od istniejących skupisk zabudowy. Natomiast to każdorazowo musi być też zgodne z aktualnymi przepisami, więc prawdopodobnie jeżeli jakiś teren położony jest bardzo daleko od istniejących skupisk zabudowy, również będzie miał problem z uzyskaniem warunków zabudowy na gruncie dzisiejszych przepisów. Natomiast mieszkańcom zaprezentujemy w formie graficznej wyznaczone wstępnie obszary uzupełnienia zabudowy, w których będzie można uzyskiwać warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową. Podkreślam mieszkaniową, bo to ograniczenie będzie dotyczyło tej funkcji mieszkalnej, natomiast czy to budynki usługowe, czy produkcyjne, będą realizowane na troszkę innych zasadach. Czyli tu rozpoczęte są prace w tym zakresie, tak? Gmina Jarocin podjęła jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej, bo w zasadzie Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, co stawia w nieco przywilejowanej pozycji naszą gminę, ponieważ jako, że usługa została również zlecona, prace zostały rozpoczęte, w porównaniu do innych gmin w Polsce jest to dobre położenie, ponieważ liczba gmin w stosunku do liczby podmiotów, które mogłyby wykonywać to opracowanie, jest znacząco wyższa. Obawiają się samorządowcy, że nie starczy urbanistów u nas w kraju do zaplanowania całej Polski. Sporządzenie planu ogólnego zostało zlecone firmie zewnętrznej, natomiast jest to w ścisłym pilotażu naszych urzędników, którzy również mają uprawnienia do tego, żeby projektować urbanistycznie. Ukończyli m.in. studia z zakresu gospodarki przestrzennej, co na gruncie obowiązujących przepisów również pozwala im zajmować się planowaniem przestrzennym, więc nadzór nad tym tematem jest bardzo, bardzo dobry. I rozumiem, że informacja
informacje będą sukcesywnie się ukazywać, aby mieszkańcy mogli rozpoznawać temat, bo dziś brzmi on dość ogólnie i... enigmatycznie, na pewno. Tematy planistyczne nie są tematami łatwymi, dlatego po ostatecznym wyrysowaniu tych obszarów uzupełnień, takim pierwszym, wyjdziemy z tym do mieszkańców. Ciężko nazwać to konsultacjami, bardzo chciałbym, żeby to były konsultacje, natomiast ustawodawca poprzez dosyć sztywny algorytm obliczenia obszarów uzupełnienia zabudowy mocno ograniczył pole manewru samorządów i w zasadzie jest to wyjście z informacją do mieszkańców, co ich czeka po tych zmianach w planowaniu przestrzennym. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Łukasz Witczak, zastępca burmistrza Jarocina, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.